Witam Was serdecznie, MaxPayne.pl przedstawia Age of Pirates. Oczywiście tutaj będziemy grać jako pirat, może będziemy sobie grać jako inny. Jeżeli chodzi taki podróżnik, zobaczymy jak będzie. Oczywiście w opcjach tutaj sobie zmienię tą gamę, bo jest trochę ta gra za ciemna. Wysoka gęstość traw, muzyka, efekty, dialog może być. Wyłączony automatyczny zapis przy abordażu może być, uproszczone może. Pokaż dodatkowe informacje o statkach. Tutaj może być, to tak samo. No i okej. Okay. O, jest troszkę jaśniej, trochę lepiej to wygląda. Nowa gra. Albo weźmiemy faceta, albo babkę. Nie, weźmiemy tego faceta, niech to będzie gracz. Oczywiście tutaj sobie napiszemy maxpayne.pl. Nie można spacji, no to kreska. Max Payne, może być. Max Payne sobie wybierzemy. To, co to jest za flaga? A, Francja. Kiedyś Francja miała taką flagę w latach 1640. Anglia. Nie, weźmiemy sobie Hiszpanów. Będziemy tutaj, będziemy wybór narodowości, będziemy hiszpańską. Wrogość państw niska. Niech... tempo rozwoju państwa wysokie. Miasta bez wrogów, częstotliwość spotkań, a niech będą częste, częstotliwość wydarzeń częste, tutaj automatycznie ustawienie strzelania, ustawienie obrażenia, ustawienie ala, czyli to jest sztuczna inteligencja. Ogólny stopień trudności kadet. No to możemy zaczynać naszą przygodę właśnie, może i nawet piratem, ale nie. W służbie narodowości hiszpańskiej. Ok. The sea. The sea remembers everything. Its waves carry the echoes of a battle in which a young republic struggled for its freedom. But when victory seemed close, treachery, the traces of great events aren't easily erased from the pages of history. After many years have gone by, the book may open on the same page. And the flag of freedom will fly once again over the endless sea. Ty jesteś kapitanem Shark. To fajnie, zaczęliśmy w ogóle grę. Age of Pirates oczywiście to jest gra przez studio Konega, jest to rosyjskie studio. Jak na początku, jak na grafikę, mogę powiedzieć względne. Jak na grę zrobioną w 2005 roku, jak się nie mylę. Już tutaj widzę po prawej stronie tawernę, ale przejdziemy sobie tutaj do opcji F2 zdolności. Przywództwo, nawigacja, taktyka, szermierka, pistolety, działa, celność, abordaż, obrona, naprawy, handel i szczęście. Od razu mogę powiedzieć, że ta gra jest taka RPG, taki można powiedzieć. Ja właśnie lubię takie gry, że widzę ludka z przodu i ma naprawdę, można go wzmacniać, upgrade'ować. Podobają mi się właśnie takie gry.
No to zaczynamy. Tutaj może na przywództwo, żeby był bardziej wiarygodny, i damy sobie na szczęście. Oczywiście tutaj będę musiał też dawać na szermierkę też. Pistolet może później działać. Całość to będzie bardziej za abordażem. Obrona to chyba jest statku. Tak jest. I umiejętności. Berserk, zaklinacz wiatru, mistrz abordażu, handlarz. Jest tego naprawdę sporo tych właśnie. Obserwator, oczywiście do czego to obserwator? A, 25%. A, uniknij niespodziewanych spotkań. To by było fajne, ale studenta wezmę, bo szybciej się uczy o 10%. No pewnie, że to student. Później będę inwestował w inne. Rangę ma pierwszą, życie. Doświadczenie mam zerowe. Następna ranga jest za 1000 punktów. Sława nieznana, no wiadomo, dopiero zaczyna. Co jeszcze mamy tutaj? Komandorem jestem. Blaze Shark. Przedmioty. Aha, tutaj będę mógł sobie je wzmacniać. Pistolety, szable, lunetę będę mógł sobie tutaj wzmacniać. Statki. Aha, mój się statek tak nazywa. Nazwę go Pain. Małe literki. Może duże? O. Pain. Może być. O. Tak nazywałem mój statek. Chyba już się zapamiętał to. Chyba tak. Co jeszcze tutaj mam? Tu są kule, jakieś armaty, brak danych, medykamenty, pszenica, czekolada, owoce. Pewnie tutaj będę mógł sobie te towary na tym statku mieć. Zmień żagle. Oczywiście, jasne. Pod Hiszpanią. Czarne. No nie. A weźmiemy takie. Może być takie różowe. Nie, pedalskie to będzie. Żółte. O. Zmieniliśmy tutaj wyporność. Aha. Ale dzięki temu szybkość będziemy mieli większą. No to jest właśnie fajne. Dobra, załoga. Tu pewnie są morale. Tak, mogę podnieść morale załogi, żeby mieli się tutaj lepiej. Co jeszcze tutaj? Postać, zmiana żagli, statki, dziennik pokładowy. Dziedzictwo szarków. Dał mi zwój, zniknął w tłumie. Powiedzenia, gdzie mój sprawa jest. Beatrycze, to imię mojej przyjemnej siostry. Coś mi się wydaje, że potem jak właśnie była ta pokazówka, tutaj nie mam plotki i tutaj chyba mam dobrze nastawienie przyjacielsko, jak widzimy, z Francją, Anglią, Hiszpanią i Holandią. To oczywiście z piratami na pewno nie będziemy w dobrych stosunkach, chociaż piraci są z Francuzami w dobrych stosunkach. Myślę, że właśnie po tej pokazówce, co ostatnio była, to mi się właśnie wydaje, że będę musiał odszukać swojej siostry przyrodniej, Beatrycze. No, zobaczmy tutaj kolejne. O co chodzi? Zobaczymy wpis do dziennika pokładowego. Dziennik pokładowy. Aha, to są takie tylko informacje związane, podstawy ulepszenia statku, czyli warto iść do tych gościów i po prostu ich się pytać. Później będę sobie to przeczytał. Na razie nie będę tego czytał, tylko po prostu będę szukał tych ludzi z tymi znacznikami. O, jest tutaj gościu. What do you want to talk about? Dobra, kolejne. Jest kolejne. Będę właśnie tych szokoł gości. Oni chyba takie informacje będą mi się tutaj sprzedawać. What can I do for you, Captain? A ja jestem oczywiście na mapie, jak tu w górnym rogu pisze kolonia Santiago de la Vega. Nawet mamy dzień, datę. Excuse me, I'm in a hurry. No, co jeszcze mamy tutaj? Jest ktoś jeszcze tutaj. Takie fajne tutaj miasteczko dość jest. O, jest jeszcze tutaj. Pewnie są drzwi dla gubernatora. Excuse me, I'm in a hurry. Gubernator. On tu właśnie rządzi, gubernator.
Dobra, jeszcze tutaj sobie pochodzimy po tym miasteczku. Trzeba kogoś tutaj znaleźć. Jeszcze ktoś tutaj jest? Może sobie do tawerny pójdziemy. Może w tawernie ktoś będzie miał informacje dla mnie. O, dookoła można tutaj sobie pójść. Tawerna to jest taki bar. I'm looking for a captain of a private ship. O, świetnie. O, kogoś mamy tutaj z żółtym znacznikiem. I'm looking for a captain of a private ship. Port Guadalupe. A, na pokładzie ładunek. Umowa stoi. Dobra, tutaj. It's an honor to see you in my establishment. Szukam pracy. Dupa, it's an honor to see you in my establishment. Potrzebuję pokoju. Coś mi się wydaje, że jak będzie noc, będzie można tutaj się przekimać w pokoju. I jakie usługi? Co my tutaj mamy? Aha, tutaj jest morale załogi mojej. Ilu żeglarzy, ilu wszystkich? Pogłoski sobie kupię. A, barwy na Anglii. Ja nawet tych ludzi nie znam tutaj. Ale warto kupować właśnie takie pogłoski, żeby się dowiedzieć, gdzie jest ta Beatrycze. Będziemy musieli ją później znaleźć. A za stówkę to można przecież pogłoski sobie kupić od ludzi. Na razie mamy jedną chyba misję do Guadalupe. No to przechodzimy. Może jeszcze ktoś tutaj będzie z tym niebieskim znacznikiem. Trzeba tutaj pooglądać właśnie tych ludzi. Ciekawe, czy można z każdą zagadać osobą. Ty na przykład, laska. What do you want to talk about? Niczego. Aha. A jest, jest, jest. O, nawet dwóch jest. What do you want to talk about? Okej, okay, kolejne. Excuse me, I'm in a hurry. Później będę to czytał po prostu. Teraz mnie to nie interesuje. O, jest jeszcze jeden gościu. Sorry, I can't talk to you. I'm in a rush. Dobra, w późniejszym czasie będę po prostu to czytał. To, co jest w dzienniku. O, mamy kolejnego tutaj z żółtym wykrzyknikiem. Could you do me a favor, Captain? Możesz mi wiele słuchać. Chciałbym... Niewolnicy. Nie, nie, nie. Wiesz co? To nie dla mnie. Poszukaj kogoś innego. Ja właśnie nie będę tutaj niewolników, bo na początku gry chyba nie będziemy dysponować jakimś super eleganckim, mocnym statkiem. Także my tutaj jeszcze sobie zobaczymy. O, właśnie tu zdolności nam się tutaj zwiększyły. I jeden punkt na umiejętności. Zaklinacz abordażu, kupiec. No raczej nie będziemy handlować na to. Obserwator, mol książkowy. No właśnie, noc spędzona na czytaniu książek zamiast... Co? Trzy poziomy otrzymujesz dwa punkty. No pewnie, że tak. O wiele szybciej będę awansował tutaj. No to będzie fajniej. No to może przywództwo. Tutaj szermierkę dam. No. Punkt na szermierkę. Tu widać, że 3% będę silniejszy. Oczywiście mam życia 18 na 18, pewnie co poziom. Będzie moje życie o wiele mocniejsze. Mogę, ciekawe, czy będę mógł tutaj kupić jakieś przedmioty. Dobra. No to to sobie tutaj już wyjaśniliśmy. Jeszcze tutaj bym zobaczył dziennik pokładowy, jakie tutaj mam misje. To jest właśnie to związane z tymi niebieskimi. A, to. Guadalupe. Za 3000 zł. No to już ładna kasa jest. Ale w ile dni on chce to zrobić? Dwa miesiące do Guadalupe. Zobaczymy, gdzie jest ten Guadalupe. To jest właśnie ta cała mapa. Tutaj mamy Hiszpanię, pewnie Santiago de la Vega. Tak. O, nawet mamy tutaj informacje. Populacje, złoto, poziom, fort. Wszystko. Ale kościoła jeszcze tutaj nie ma, jak widzę. Skład, kościół, koszary, szkoła. Import, eksport. Aha, co się opłaca, co się... No, jakbym chciał na przykład zarabiać pieniądze, no to na pewno tutaj Petit Goave. No to tutaj tak samo miasto. Tutaj też jest, tu nie ma szkoły akurat, ale jest kościół.
Tartuga, La Vega, Santo Domingo, Isla Mona, San Juan. On chciał do Guadalupe chyba, tak? Dobrze mówię? Do Francji. Tutaj nawet pisze 53 dni. I ja już będę w tym Guadalupe. W 53 dni w Guadalupe? Czekajcie, muszę to kurde jeszcze raz zobaczyć na F2. Jakie to kurde zadanie miałem, manewra. Tak, tutaj chyba było. Tak, Guadalupe. No nie ma problemu. Jeszcze, co jeszcze tutaj można mieć? Skład. No to przejdziemy sobie do składu. O co chodzi w tym składzie? Tu chyba... Glad you dropped by, Captain. Pokaż, co masz. Żywności, a kupimy sobie więcej. O, żywność. Żywność trzeba mieć. Tutaj room, tytoń, wszystko jest? Tak jest. Oliwa. A, bo jest import-export. Słyszałem o tym. To jest akurat skład. Tu można kupować różne żywność, związane właśnie, jakby ktoś chciał handlować. Stocznia. No to tu już mamy statki. Stoczni. Co my tutaj mamy? O, tutaj jest jakiś... Opisane na kredzie. Tu są pewnie jakieś informacje na temat statków. O, tutaj właśnie mamy takie makiety. Znaczy takie... No dobra. Leave your ship to us and don't worry, Captain. O, i tutaj właśnie mamy. Mamy Lugiera na 6 klasie. O, słup. Tutaj nawet prędkość można. Wszystko tutaj można pozmieniać. Barka. Karawela. Fleut. Bryk. Galeon. Karwetta. Galeon wojskowy. Fregata. Jest jeszcze coś tutaj? Chyba tutaj już nic nie ma. Fregatę można tu kupić, ale popatrzcie, jaka cena. Ja cię kręcę. Prawie 90 tysięcy piastów. Szybkość nawet. Naprawdę spory. Co to jest? To? A, zatrudnienie. Zatrudni. Ale kogo? Zakup statku. Tu pewnie jest na drugim właśnie klasa. Aha, to idzie klasami w dół. My mamy takiego lugierka. Co jest tutaj? To? Aha, działa. Proszę bardzo. Za zero. No proszę bardzo, za 0 zł działa. Poszycie żagle działa. Już se kupiliśmy za darmo. Co tutaj mamy? Aha, kadłub. Tu odporność, szybkość i zwrotność już jest na minus. Więc poszycie na za bardzo nas nieopłacalne to jest. Żagle na pewno będą. O, proszę bardzo, plus 5 szybkości. Plus 10 szybkości nawet. Szybkość, a nie, 5. Szybkość i zwrotność za 1000 zł. To by się opłacało, bo on by był szybszy i szybciej byśmy dotarli w poszczególne miejsca. To się naprawdę opłaca. Działa? Miedź, brąz, żelazo. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Aha, jest. Eksplozja. Mocniejsze działa. No pewnie, że tak. Tylko, że to kosztuje już. Jakby ktoś takie chciał inwestować i jakby chciał się bić i w ogóle, nie? Ale wiadomo. Coś kosztem czegoś. Ja na razie przy tym typie chyba nie będę mógł w ogóle nic zrobić. Ale zobaczymy. Ja na sprzedam ten statek. Za 3 koła. Dziękuję. I popatrzcie, co się stało po sprzedaży. Dostałem statek z 7 klasy. Dział mam mniej, wszystkiego mam mniej. Szybkości. Też jest wolniejszy ten statek. I pisze nazwa Error. Nazwa statku mojego to Error. Będę musiał zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, bo teraz właśnie zrobiłem ze statkiem. Sprzedałem mój statek.
moja cena finansowa, gdzie są moja kasa? Tu jest złoto, mam 6967. Przedmioty na razie nie mogę kupować, ale ciekawi mnie, czy ja mogę tutaj z przedmioty kupować na razie, bo mam pierwsze zadanie właśnie tej manewry. Tu na razie do tego statku poszliśmy, ale sobie pójdziemy tak. Skład już był. W stoczni można statki kupić, w tawernie można się przespać i oczywiście zostaje nam gubernator. Trzeba teraz podpisać z nim, do kogo służymy. Hiszpania, miły facet. Reputacja, kariera. Nie pisze nic, bo na razie list polecony utrał ważność, bo do nikogo nie należymy. No to lecimy tutaj, jak ty to gubernatorze. O, ma ładne tutaj obrazy, że nie powiem. Przez okno coś widać? Widać, ale ludzi... No, myślę, że będzie widać tych ludzi, którzy se tu chodzą, ale ich nie widać. No troszkę, kurde, mogło być bardziej dopracowane. I'm glad that you came to visit, Dobra, nazywam się Blaze i chciałbym tutaj... Nie, chcę panu służyć. Już podpisuję, oczywiście. No i mamy chyba pierwsze zadanie. I think I may have a job for you. Tak, przyjmę. Mój wspólnik odróżnia nazwa Petit Goave. W 14 dni. Jasne, będę miał po drodze. No to lecimy. Będziemy mieli misje związane z Petit Goave. I chyba nie będziemy już brali więcej misji, bo moim celem tylko jest kilka zadań porobić. I to tyle. Może tutaj coś będzie. Greetings, Captain. O, jest jakiś kupiec. Co masz? O, i właśnie to właśnie szukałem. Tutaj można kupić pistolet, tanie szable, tak dalej. Ale myślę, że w późniejszym czasie, kiedy ja go se tutaj stuninguję, to ja przecież podczas walk na morzu przecież będę mógł to, że tak powiem, sobie tam wzmacniać. Także nie będę tutaj płacił za to, bo jeszcze tutaj jest niebieski znacznik. Oczywiście, co mi tutaj, gościu, powiesz? Excuse me, I'm in a hurry. No i fajnie, powiedziałeś mi coś ciekawego. O, jeszcze jest ten z niebieskim znacznikiem. Ja myślę, że tylko informacje takie są. What do you want to talk about? Mam kolejna informacja, bo taka informacja już mam doświadczenia po 100 coś punktów, jak sami tutaj widzicie. What can I do for you, Captain? No i fajnie, kolejnego mieliśmy tutaj gościa. Warto się o nim dowiadywać informacji. Szkoda tylko, że przez gubernatora okna nie było widać, że tu ktoś w ogóle chodzi. Może te okna były po drugiej stronie, dlatego ich nie widziałem. No nic. Tutaj sobie przeszliśmy, tam tak samo. Teraz pora, żebyśmy... Może zmienili nazwę statku. Zaraz po raz pierwszy wypłyniemy na morze, ale jeszcze... Tu? Nie, to nie będzie error. Tylko będzie albo z dużych liter. Nie, to nie będzie z dużych liter. God Mode, może być. Taka będzie nazwa. Dobra. Spacja. No, taki będzie nazwa mojego statku. Postać, statki. God Mode, może być. Towary tu są. Bomba.
Ale jakie mam tu towary? Czekolada? Czy ja mam w ogóle tutaj jakąś żywność, bimber, w ogóle towary? Nie wiem. Czy ja mam w ogóle jakieś zadanie? Tutaj dziennik pokładowy na pewno mam tutaj. A kupiec chciał 68 dni. Guadalupe. I w dziedzictwie on chce Petit Goave. Guadalupe i Petit Goave. No nie ma sprawy. Przetransportujemy cię, kolego. F3. Już żeśmy tutaj sobie pozwiedzali, ale myślę, że później wam pokażę, jak tutaj wygląda kościół i o co chodzi z tym kościołem, jeżeli chodzi w tej grze. Jeżeli mamy kontakt z wrogiem, na przykład wrogo jesteśmy nastawieni, to wtedy należy po prostu iść do kościoła tam i po prostu takiej spowiedzi udzielić. O, to jest żółty, o właśnie, to jest z takimi zielonymi żaglami. Ja chyba już wiem, o co chodzi. Te zielone żagle to są właśnie statki takie kupieckie ze złotem i w ogóle. Tutaj mieliśmy lecieć do Petit Goave, czyli będziemy tu wlecimy. Tu Petit Goave i mieliśmy do Guadalupe, czyli to jest Francja. A z Francją mamy chyba dobre stosunki, jak popatrzałem się. Muszę jeszcze zobaczyć, jakie mamy stosunki właśnie z Francją. Warto tutaj patrzeć w dzienniku pokładowy, właśnie tutaj. Mamy z Anglią już stosunki złe. No to teraz będzie trzeba pójść właśnie do kościoła i właśnie te 1000 zł zapłacić z Anglikami. Na razie nie będziemy się bić na morzu. Tu na razie będę musiał misję wykonywać. O, tutaj mamy Holendra. Tu jest jakiś statek taki, o, ten z zielonymi żaglami. Mi się wydaje, że właśnie ten z zielonymi żaglami to jest właśnie ten statek taki kupiecki. Dobra, Petit Goave. Dobrze, że mamy stosunki dobre z Francuzami. F3. No, jesteśmy w nocy. Jest ziomek. I'm looking for a captain of a private ship. No i dziękuję, żeśmy załatwili tą sprawę bardzo szybko. W dziedzictwie tego Hiszpania. A, pierwsza część misji za mną, pasażer już na pokładzie, mogę podnieść żagle. Czyli z powrotem już po prostu poinformować mojego, że tak powiem, gubernatora o wykonanej misji. No, dobrze. No to lecimy stąd, pójdziemy do i załatwimy sprawę z gubernatorem. A później po tym, o kurde, bo mamy eskortowanie manewra. Jak my tutaj mamy eskortowanie manewry, to będziemy musieli uważać i unikać kontaktów. F3. Ale żeśmy tutaj się odbili, ale fajnie, że nie został to uszkodzony statek. Co to jest? Holandia, dobra. Tutaj się chyba nas zatrzyma. Pięknie, żeśmy tutaj ominęli, ale... Kurde, ale blisko. Tutaj troszkę i ładnie. Tutaj na dół. Także bym zauważył, że ja mogę przepłynąć przez walki, ale statek piracki już nie może. O kurde, chyba burza idzie. O kurde. Ja cię kręcę, burza idzie. Przyspieszenie. Musimy jak najlepiej iść z tym. Bo cię kręcę. To jest najgorsze, co może nas spotkać. F3. Możesz w mordę. Ta burza nas spotkała i nam całkowicie ten... Ja cię kręcę. Teraz to już w ogóle jest dupa z atakiem. Normalnie aż 4 statki pirackie. No nie, atakują. Atakuj. A, wreszcie, jak dobrze, F3. Będę musiał statek sobie
Statek tutaj, kurde, muszę sobie naprawić w składzie, w stoczni. Chyba leave your ship to us. Tak jest. And don't worry, captain. Muszę naprawić mój statek. Pyk. Tu. Okej. Okay. Kolegi, statek też muszę naprawić. Tak jest. Za pieniądze. Podczas tej burzy po prostu się uszkodził. No i niestety. Ale my musimy sobie tutaj ten mój statek, ten tartan, przyspieszyć. Poszycie nie. To właśnie były te żagle najszybsze, czyli zwrotność o 5%. Tu jest o 2,5. Oczywiście tutaj o 2,5. I popatrzcie, za 0. To się opłaca, mamy szybkość 11. A zobaczymy teraz. 12,1. Za darmo. To się nam opłacało. Właśnie o to mi chodziło. Żeby tutaj było lepsze poszycie. No i idziemy do gubernatora. No, gubernator, załatwiłem tą sprawę. How did the mission go? Everything in order? Wypełniona. No, elegancko. Już pięknie doświadczenie. I think I may have a job for you. Zapłacę ci 10 tysięcy. Do Curacao. Jasne, że tak. Za 10 koła. No kurde, pierwsza większa pieniądze. To jest gubernator właśnie. Taka kasa, to mi się akurat podoba. Ty gościu, co byś chciał? Zobaczcie właśnie złożenie mojej przyjaciół, drogę. Eustatus. No pewnie, że tak. Za 3000 nie ma sprawy. No to mamy chyba 3 zadania. Eustatus, Guadalupe, no i Curacao. Ale nie rozumiem, czemu, kurde, mój statek F2. Statki. Zobaczymy, jak tu będzie załoga. No i właśnie tutaj możemy tak, wymień załogę albo podnieść morale. Podniosę morale, o kurde. Ja nawet tyle pieniędzy nie mam, żeby podnieść morale. Wiecie co? Ja na razie na was leję. Dziennik pokładowy, Eustatus. No to lecimy na Guadalupe i Eustatus. Jedzie, lecimy. Muszę zobaczyć jeszcze, gdzie jest ta Curacao. O kurde, to jest tutaj. Eustatus. A, to jest to. Z Holandią mieliśmy dobre stosunki. I z Guadalupe też mamy dobre. Ale St. Kitts. Tutaj dupa. Jest. Do Montserratu albo do Antigua. Nie, do Montserratu trzeba iść. Tam trzeba iść do kościoła, żeby dobre stosunki właśnie mieć z Angolami. Bo tutaj ja sobie muszę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. A nie tutaj, tylko F2. O kurde, pilotka w Anglia. To jest właśnie to. Ja myślę, żeby sobie tutaj teraz to zapisać, bo ja tutaj nie mam save game'a. Czekajcie. Tu zapisz grę. O, tutaj na pustym zapisujemy i jest zapisane. Fajnie. Możemy tutaj teraz kontynuować naszą podróż. Tak co pół godziny będę właśnie zapisywał. Ole, teraz będzie walka z jednym atakiem statkiem pirackim. O co chodzi? To może podpłyniemy i porozmawiamy z nim. God mode sobie tutaj nazwałem rozmowa.
No i właśnie to jest to. Albo możemy walczyć, albo po prostu możemy unikać po prostu walki. Ja bym właśnie podpłynął do nich i porozmawiał po prostu z nimi, bo na razie mnie nie interesują walki. No dlatego, że jestem za słaby. Poza tym taki stateczek, to raczej to nie jest to. No i co jest? On sam odpływa. Nie rozumiem tego. Dlatego, że mam do pokładzie manewrę. Czemu pisze God Mode 0? Co jest gra? Dobra, skręcamy. Gościu, nie chcesz walczyć, to cię leje. Ciekawe, czy są informacje na temat tego statku. Czy prawym, lewym klikaczem myszy, środkowym, R, E. R to jest przyspieszenie. Spacja, a nie, spacja to jest strzał. F3. No i się wycofał całkowicie. Dobra, teraz lecimy na Eustatus. Właśnie minęliśmy tą burzę. Też trzeba właśnie tutaj uważać na tę burzę. Kto tu jest? Anglia. Kurde, zaś ten pirat. Ja właśnie nie chcę zwalczyć z nimi, bo to jest nieopłacalne. Mogę od razu powiedzieć, że to jest bardzo spokojna gra. Chyba Angaul chce ze mną walczyć. Tak, od razu zmienił kierunek. Muszę zobaczyć, jaka jest pierwsza misja. Dziennik pokładowy. Sant Eustatus i Guadalupe. Eustatus. To jest Martin, San Martin. O, tam była burza, już widziałem. Eustatus. Już jedziemy. Bardzo szybko lecimy tutaj do Eustatusa. Oczywiście F3. F3. No i oczywiście jesteśmy już w nocy. Co jest? O, jest, biegnie chłopek tutaj normalnie chyba z informacją do Eustatusa. Is everything going well with you, Captain? Daj znać. Ty. I tu właśnie jest błąd, no cholera. No co jest grane? Muszę go przepuścić. Gościu, idź sobie stąd. Kurde. To kurde, za taka ścieżka jest, a naprawdę no nie idzie w ogóle ich tutaj ominąć, nie? Tutaj w służbie kolonii. Aha, gubernator prosił, żeby... to już było. Postacie. Kariera. A jest 16 dni. Zaliczone misje 1. No, na pewno tutaj będę awansował. Ranga, nagrody. Na razie nie ma żadnej nagrody, ale będę sobie tutaj misje związane z tym na pewno statki. Kurde, może inaczej to nazwę.
Załoga. Podnieś morale. O rany. 10 koła. No to trzeba tutaj do tawerny chyba pójść. Popytać się informacji. It's an honor to see you in my establishment. Aha. Żeglarzy, żołnierzów nie mam, muszkieterów, kanonierów. Dobra, kupujemy was. Świetnie. Żołnierze, świetnie. Żeglarzów. Elegancko, już jest coś lepszego. Pogodne już są nastroje, oficerowie, pogłoski. Kupujemy pogłoski. Dobrze. Wszystko pięknie jest. Już sobie tutaj zwiększyliśmy te morale, ale by było fajnie właśnie podpłynąć w nocy. Co ja robię? Dobra, tutaj nie trzeba nic robić. Muszę tutaj z Anglikami dobre mieć stosunki. Co ja robię? Tutaj F3 tylko dawać. Większy statek muszę mieć. Bo takie małe statki to się nie opłaca w ogóle. Jesteśmy narażeni na rozwalenia. F3. No to lecimy. Tutaj jakiś statek był. Był status. San Kitts. Antigua, tak. Nie mogę tutaj do portu. Nie mogę do portu. Tu się zatrzymać. Tak, bo ten statek może mnie zaatakować. Ja pierdzielę. Muszę w nocy chyba to zrobić, nie? Czekajcie, muszę to w nocy. Ahoj! Atakuj. Musimy pogadać z nimi. Rozmowa. Rozmowa. Port Antigua. Kurde, do tawerny. Dobra, udaj się do tawerny. Ty chcę przenocować. Trzeba je pokoju do rana. Prześpię się w sali. Muszę iść do kościoła. Kurde. Czy tu w tym mieście jest właśnie w tej Antigua kościół? Kurde, tu nie ma kościoła, ale żeśmy pech zrobili. Rany. Montserrat to miał być. Montserrat i Guadalupe. Musimy tutaj polepszyć nasze stosunki i chyba od razu idziemy do Priesu i uciekamy stąd. Bo jesteśmy wrogo nastawieni. F3. Montserrat. Montserrat. Musimy ruszyć do Montserrat. Tu od razu na zbicie idziemy z... Ten gość się nawet nie chce walczyć.
rozmowa. A można tu się zakradać. To będzie nawet lepsze. Dobra. Odpływamy. Bo gościu w ogóle nie chce z nami walczyć. Idziemy. No to pięknie Antigua. Do Montserrat muszę lecieć. Tu jest Montserrat. Aha, nie można tak wpłynąć. Trzeba się zakraść do tego portu. Tu zrobimy coś takiego. Tyk. I to... Tak, port Montserrat. Zakradamy się. Do kościoła oczywiście. Kościół. I teraz wam właśnie pokażę, jak to się robi, bo mamy tutaj Anglia, stosunki są bankart. Niestety mamy stosunki złe, więc trzeba pogadać z angielskim księdzem. Tak, pokuta. Twoja reputacja wzrosła do oszusta. Zobaczcie, jak to wygląda, oszust, więc też będę źle traktowany. Nie, tutaj muszę, kurde, jeszcze mu zapłacić 100. No, zobaczymy teraz, jaka będzie. Tak, 100. Jeszcze raz. 1000. Jeszcze raz. 4000. Kurde, co jest grane? Jeszcze raz. 1000. Łobuz. Kurde, nie mam więcej kasy. Jestem łobuzem. Łobuzie wsadzili ci kutasa w buzie? Ja pierdolę. Łobuzie wsadzili ci kutasa w buzie. Dobra, wypierdalamy stąd. I lecimy do... No to lecimy do Guadalupe. Nie mamy hajsu w ogóle. Chyba warto normalnie po 5000 płacić. Jest, jesteśmy. F3. Nie ma gościa? Muszę zobaczyć. Dziennik pokładowy. Hiszpania. No jest Guadalupe. Ale gościa tutaj nie ma. Chyba, że jest w tawernie. Tawerna. A tutaj siedzisz sobie, co? Thank you for your help, Captain. Jest nowy poziom, nowy jutki poziom. I 4000 zł. Już mamy 2 punkty. Na co tutaj dać? Może szermierka? Szermierka i szczęście. Abordaż nie trzeba, cel właśnie trzeba. Szermierka tutaj chyba będę dawał punkty w ogóle. Tak jest. Dobra, dziennik pokładowy. Statki. Got mode. Ale mamy tutaj tartan wojenny. Tartan wojenny. Z tego statku mamy tartan wojenny. Awansowaliśmy na kolejny poziom. Także tutaj jeszcze musimy sobie zobaczyć. Chyba mamy tylko misję gubernatora. F3. Właśnie, jeszcze zobaczymy, jak tutaj wygląda. Tak, łobuzem jestem. Mam kasę, ale za dużo by mi schodziło kasy w ogóle. Dlatego warto tutaj awansować. Myślę, że od awansu też będzie zależało te złoto. No to przechodzimy i lecimy kolejną misją F3. R. Przyspieszamy.
Do Curacao może polecimy. Muszę zobaczyć. Ale daleko. To jest taka linia. Chyba nawet po dobrej linii będę leciał. Mamy dobry wiatr. 15. 14 dni na żarcie. Będę musiał kupić im żarcie, bo padną z głodu. 13 dni. Ciekawe, czy zdążymy. Załoga domaga się wypłaty. To 600. Dobra, może być. Macie kasę. No mi już braknie w ogóle w pieniędzy. Ile mam? Otrzymać zapłatę w wysokości. Aha, 1000. Tak, 1000. Pensja miesięczna, tak. To jest pensja miesięczna. Jeszcze muszę tym zapłacić 12 tysięcy do następnego poziomu. Mamy trzeci poziom, jest ok. Tylko muszę zobaczyć jeszcze, ile tutaj, czy my zdążymy do tego Curacao. Ciekawe, od czego to jest liczone, 25 dni. Może od tego, od Santiago de la Vega. Od tego miejsca. Albo płynięcie pod prąd. No i pięknie, 3 statki. Nie mamy szans. Tak. Nie mamy szans. Chłopaki, nie mamy szans z wami. 3 statki, no proszę ja was. Ja wolałem zapłacić już 6 dych, żeby już mi dali po prostu spokój. Muszę zobaczyć. O kurde, jeszcze tutaj taki kawałek. W 10 dni chyba będziecie musieli się nawzajem wpierdzielać. Dziewięć dni. Jeszcze nie mamy korzystnego wiatru. 8. Ale statek leci ten piracki, jaki wielki. Ogromny jakiś, kurde. 7 dni. Jest. 6. Jak my to wpłyniemy do tego Curacao? Myślę, żeby tutaj od tej strony zacząć. Curacao należy do Francji. Dobra, F3, F3, ale ładnie zakręciliśmy. Pięknie. Jesteśmy w nocy w Curacao. Warto tutaj sobie już zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. Jest w nocy. Could you do me a favor, Captain? Teraz możemy pójść do naszego gubernatora. Ale przed tym możemy się w tawernie przespać za darmo. Trust me. This is the colony. Potrzebuję pokoju do rana. Za takie pieniądze wyśpię się w sali. Nie będziemy korzystać z pokoju. Tutaj trzeba teraz pójść nie do kościoła, tylko do stoczni. I w stoczni zobaczyć, co tu właśnie jest w tej stoczni. A, tutaj mają fajną taką makietę. Fajny ten statek jest tutaj, taki makieta tego statku. Nie powiem, tutaj nawet jakby taka jedna osoba tak sobie siadła, mogłaby podróżować po morzu. We'll fix your ship, Captain. Tutaj statek, no proszę bardzo, możemy tutaj go wzmocnić. Żagle działa. Nie, pozycja tutaj może. No ale tutaj kurde szybkości i zwrotności będę tracił. Nie. Żagla? Też nie mogę. Czy mogę kupić statek? Lugiera. O. Osiem koła.
Ten statek kosztuje miał 8 tysięcy. No niestety. Skład. Tawerna. W tawernie może. Pogłoski trzeba kupić. Trust me, this is the colony's best place to relax. O kurde, ale mamy w ogóle morale. Pogłoski, kup. A, Montserrat. Epidemia gorączki błotnej. Epidemia, zaś jest epidemia. To w Hiszpanii, dobra. Kupione są już pogłoski. Następnie trzeba chyba kupić jedzenie dla załogi. Czekaj, gdzie to jest statki? Tutaj jest coś, załoga? Nie, nie, tutaj podnieść morale. Mogę podnieść morale. Aha, aby podnieść morale załogi, musisz wydać tanio. Podniosłem. Teraz trzeba im coś dać do żarcia. A co to jest ta wyporność? A żywności, kurde, na tyle? O, w mordę, mamy mało żywności. Gdzie tą żywność można kupić teraz? Chyba w składzie. O, tutaj mamy fajne tutaj tarcze, hełmy. Jakiś gościu tutaj ma jakąś informację. Może innym razem, teraz porozmawiamy o interesach. Żywności muszę kupić, ziomy. Może być. Jakiś mi towar dał, tak? Co to było? Co to było w ogóle za zadanie? Muszę zobaczyć, o co w ogóle chodzi. W służbie jest pierwsza część misji za mną. Pasażerzy jest na pokładzie i mogę podnieść żagle. Czyli tego trzeba go, że tak powiem, z powrotem... tysięcy mi za to daje. Zbierz wino z portu Nevis i dotrzyj do... A, zabierz wino z portu Nevis i dostarcz do kolonii Curacao. Ale głupia misja. Jest za taką małe pieniądze. No nic. Chyba nasza dzisiejszy dzień się skończy na tym, że pójdziemy sobie teraz do mojego, że tak powiem, z powrotem. R. Musimy teraz... Santiago de la Vega. Tam se po prostu popłyniemy. F3. Że tak powiem, ta gra jest taka... no, na spokojnie. Można tutaj sobie misję przechodzić. Nie to, co po prostu grałem w tego Oil Tycona, że tam po prostu musiałem mieć wszystko na głowie. Kup tamto i cały czas ceny rynkowe. Patrzałem się cały czas na tą giełdę. Tu jest tak troszeczkę na spokojnie i w ogóle trzeba się patrzeć na kontakty, jeżeli chodzi o wrogość nastawienia do innych krajów, bo piraci będą cały czas atakować nas. No już przekroczyliśmy godzinę gry.
Francja walczy. Nie. Nie, chum. O kurde. R. Musimy jak najszybciej ominąć tą burzę. F3, świetnie. To jest właśnie najtrudniejsze. Mamy 74 dni zapasu żywności. Tu właśnie trzeba patrzeć się na żywność, na kontakty, jeżeli chodzi, no i wypełnianie misji. Na razie mamy mało kasy. Muszę zobaczyć, gdzie ja jestem. Tu, prosto. Tak, zboczymy teraz o 2. O kurde, burza zaś gówniana. Ominęliśmy to, na szczęście. Tutaj chyba mamy tu... Hiszpana. Szkoda, że tu właśnie R nie ma. Takiego przyspieszenia na tym morzu. Kurde, ale wpadniemy na nich. Wiecie co, to ja się poddaję. Gdzie oni są? Muszę z niej pogadać. Rozmowa. Tak, oferuję. Masz 130, odpuśćcie. Naprawdę opłaca im się dawać kasę, nie walczyć. O, jesteśmy już prawie. Tu zaraz za chwilę będziemy. Tu już takie już się jasne robi, to znaczy, że za chwilę będzie wyspa. Tak jest. Jamajka. No to sobie tutaj wpłyniemy. O, ale tutaj widzę jakaś flota piracka, jakaś większa niż normalne statki. Dobra, już wpływamy i jesteśmy w nocy chyba. Tutaj pada deszcz. Dobra, rozwijamy żagle. F3. No i idziemy do gubernatora. Nie wiem, czy będzie teraz gubernator. Nie, musimy poczekać po prostu z rana. Prześpimy się. Do zapadnięcia? Masz. Kurde, jak zmierzchu to jeszcze raz. Nie, co ja robię? Potrzebuje pokoju do rana. Zobaczymy, jak wygląda pokój. O, tu mamy pokoik. O, pewnie tutaj coś jadł. Winko. Oczywiście normalnie, standard, świeczka. I łóżko. Kurde, ale uwalone, jakby ktoś nasrał. Takie coś? No niemożliwe. W takim czymś, nie, ostatni raz po prostu zamawiałem ten pokój, naprawdę. Jak wy macie takie warunki, aby kto nasrał, to naprawdę. Dobra, gubernatorze, wypełniłem misję. Pięknie, wypełniona misja, kasa jest. Kolejne zadanie. Chciałem znaleźć, eskortować statek za 4000, gdzie? Tartuga, a tu blisko, nie ma sprawy. No i myślę, że już po tej misji, jak już ten blaz wziął, oczywiście mamy chyba dwie misje, bo jeden mam tutaj dostarczenie z Nevi skóra, ten. I tutaj mamy to. No to świetnie, mamy kolejne, mamy Tartugę i z Nevisu przetransportować chyba wino do
Curacao. Także myślę, że to już będzie w następnym odcinku. Jak Wam się podobało, to zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka.